Trocki wspominał później, że Zinowiew zwrócił mu kiedyś uwagę na niebezpieczeństwo łączące się z manipulacją ludźmi przez Stalina. Sądzi pan, że Stalin nie rozważał już kwestii zniszczenia nas psychicznie? W latach dwudziestych zmieniła się struktura organizacji partii. Przed wybuchem wojny domowej partia była po prostu związkiem towarzyszy o podobnych poglądach, którymi zawiadywał Komitet Centralny w Moskwie. Władzę w niej sprawowała Rada Komisarzy Ludowych, a nie partyjni przywódcy. Lenin był szefem rządu, nie był natomiast głową partii, gdyż takiej osoby nigdy nie było. Dopiero kiedy w trakcie wojny domowej szeregi partii zasilili nowi członkowie, gdy stanęły przed nią nowe zadania, zmieniła ona strukturę, by lepiej odpowiadać nowym potrzebom. W 1919 roku jako organ wykonawczy Komitetu Centralnego powstało Biuro Polityczne, w którego skład weszli najważniejsi rewolucjoniści bolszewiccy. Następnie powołano do życia Biuro Organizacyjne i Sekretariat, komórki zajmujące się administracją oraz Centralną Komisję Kontroli, organ Sądu Dyscyplinarnego. Komitet Centralny pozostał formalnie centrum decyzyjnym partii. Z czasem zaczął on jednak stopniowo tracić władzę, do czego przyczynił się sam Stalin. Biuro polityczne zwane Politbiurem, które początkowo miało zadanie załatwiania codziennych spraw rządu w przerwach między posiedzeniami Komitetu Centralnego, stało się z czasem właściwym ośrodkiem władzy. W roku 1924, po utworzeniu Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, Politbiuro zastąpiło rząd ponieważ w odróżnieniu od Rady Komisarzy Ludowych, chciało decydować w sprawach Republik Narodowych. To przesunięcie funkcji ujawniło się już choćby tylko w tym, że ministrowie byli zapraszani na posiedzenia Biura Politycznego, by informować, odpowiadać na pytania i tłumaczyć się przed tym wysokim gremium z podejmowanych kroków. Dlatego w latach dwudziestych doszło do powiększenia Biura Organizacyjnego i Sekretariatu który przygotowywał posiedzenia politbiura i który rozstrzygał o polityce personalnej partii. Stalin był nie tylko członkiem biura politycznego i biura organizacyjnego. W roku 1922 został wybrany na sekretarza generalnego komitetu centralnego. Pełnienie tej funkcji dawało mu możliwość obsadzania sekretariatu i jego pododdziałów ludźmi dla siebie wygodnymi dzięki czemu stopniowo i dyskretnie umacniał swoją pozycję. Sam Lenin stworzył taką możliwość. Kiedy będąc w konflikcie z opozycją robotników i innymi krytykami wewnątrzpartyjnymi, szukał metod zaostrzenia kontroli i mnożył różne instytucje. Funkcje kontroli i nadzoru miały pełnić sekretariat i centralna komisja kontroli. Lenin był najwidoczniej przekonany, że ustanawiając nowe urzędy, zdołał ukrócić despotyzm administracji, który nazywał biurokratyzmem. Osobą, która w tych urzędach decydowała o tym, co w interesie partyjnej dyscypliny oczywiście należy czynić, był Stalin. W sekretariacie pracowali dwaj posłusznie oddani ludzie Stalina Wiaczesław Mołotow i Walerian Kujbyszew. Podobnie jak Stalin, oni również pochodzili z drugiego garnituru partii bolszewickiej. Byli młodzi, ambitni i robili wszystko by chronić swego protektora przed krytyką i konkurencją. Aż do końca II wojny światowej Mołotow był w państwie i w partii człowiekiem numer dwa oraz nieoficjalnym zastępcą Stalina. Kujbyszew od 1923 roku pełnił natomiast dodatkowo funkcję przewodniczącego Komitetu Kontroli Partyjnej. W ten oto sposób Stalin zdobył nie tylko totalną kontrolę nad całym aparatem partyjnym, lecz również wpływ na decyzje partyjnych sądów. Jeśli chodziło o mianowanie na stanowiska sekretarzy partii, zdejmowanie ze stanowisk partyjnych, nagradzanie czy degradowanie, pisma w tych sprawach podpisane były zawsze ręką Stalina. Sekretariat pośredniczył między komitetami partii na prowincji, a centrum i powielał swoje istnienie, otwierając na każdym poziomie administracyjnym podległe sobie filie. Sekretarze lokalnych komitetów partyjnych byli mianowani przez sekretariat komitetu centralnego i podlegali jego sądowi dyscyplinarnemu. Od tej pory wybory przywódcy partii stały się formalnością. Pozycja sekretarza partyjnego na prowincji zależała bowiem nie tyle od miejscowych zwolenników, Ile była uzależniona od decyzji członków sekretariatu. A ponieważ Stalin dawał awans i wpływowe funkcje jedynie tym komunistom, którzy byli wygodni dla niego lub jego popleczników, struktura partii zmieniła się w ciągu zaledwie kilku lat. Stalin próbował wysyłać na prowincje i osadzać na tamtejszych urzędach ludzi, którym ufał. Oczywiście nie mógł wszystkich znać osobiście. Dlatego miał dwie możliwości. Albo ściągał upatrzone osoby do Moskwy, powołując je na stanowiska w partyjnym aparacie stolicy, by w ten sposób zyskać ich wdzięczność i oddanie, a po pewnym czasie znowu odsyłał je na prowincję, albo kupował ich lojalność przywilejami i awansami. Ten, kto był posłuszny i spełniał jego oczekiwania, był nagradzany. Opiekuńcze ramię Stalina rozciągało się nad oddanymi mu funkcjonariuszami, chroniąc ich przed krytyką i przeciwnikami nawet w dalekich prowincjach. Dawało im też pewność ich pozycji. W zamian za to, na zjazdach partii i posiedzeniach plenarnych Komitetu Centralnego, Stalin mógł być pewien, że sekretarze partyjni będą głosować tak, jak tego oczekiwał. Trocki i Zinowiew uważali działania tego typu za nudne. Nie zaspokajały one ich próżności i pragnienia sławy. Stalinowi natomiast praca w sekretariacie partii bardzo odpowiadała, ponieważ dawała mu wszystko, czego potrzebował dla osiągnięcia swoich celów. Już na początku roku 1923 Stalin podjął krytykę Lenina wobec biurokracji w partii i wykorzystał sytuację do zreorganizowania gremiów rządzących. Na 12. zjeździe partii w kwietniu 1923 roku przeprowadził rozszerzenie składu personalnego komitetu centralnego z 27 do 40 osób. A Centralnej Komisji Kontroli z 5 do 15 osób. W oficjalnym uzasadnieniu stwierdzano, że było rzeczą niezbędną odświeżenie, odmłodzenie i sproletaryzowanie gremiów przywódczych i że tylko w ten sposób można położyć kres. Rosnącej biurokratyzacji partii. Rok później, na trzynastym zjeździe partii, kierownicze organy rozrosły się jeszcze bardziej. W Komitecie Centralnym było już 53 członków kandydatów 34, a w Komitecie Kontroli Partyjnej 151 członków. W tym czasie stało się już zwyczajem. Że Stalin wzywał członków Komitetu Centralnego i Komitetu Kontroli Partyjnej na wspólne posiedzenia, chociaż obrady w tak szerokim gronie naruszały statut partii. W składzie biura politycznego początkowo nie zmieniało się nic. Stalin izolował swoich przeciwników w tym najwyższym organie kierowniczym, nie musząc ich wzywać do starcia wprost. Powiększył Komitet Centralny i liczbę uczestników zjazdu partii, osadzał zaufanych ludzi na prowincji i stopniowo, pozbawiał pozostałych członków Komitetu Centralnego wsparcia, bez którego trudno im było budować wobec niego jakąkolwiek opozycję. Związek Sowiecki rządzony był nie przez biurokratów i urzędy, lecz przez konkretne osoby i siatkę oddanych im ludzi, którzy gorliwie wypełniali polecenia patronów, a w zamian za to otrzymywali przywileje. W organach władzy panował nie duch prawa, lecz reżim osobistej wierności który zobowiązywał patronów i ich popleczników do absolutnej lojalności. Lenin, komisarz ludowy do spraw oświaty Anatolii Lunaczarski i sekretarz Wszechrosyjskiego Centralnego Komitetu Wykonawczego Jakow Swierdłow obsadzali swych przyjaciół i krewnych na lukratywnych stanowiskach w administracji i w partii. Rządy działaczy komunistycznych znajdowały zatrudnienie w kobiecych wydziałach partii albo w komisariacie do spraw oświaty ludowej. Rodziny bolszewików zacieśniały między sobą więzy poprzez mariaże i składane sobie przysięgi wierności. Przede wszystkim na prowincji, gdzie tamtejsi komuniści mogli liczyć tylko na najbliższą rodzinę, krewnych i przyjaciół, ten styl rządzenia był bardzo rozpowszechniony. Komuniści tworzyli tam środowiska oparte na więzach pokrewieństwa lub osobistej sympatii i zamykali dostęp do władzy ludziom spoza tych kręgów. W azjatyckiej części imperium, na Kaukazie i w Azji Środkowej, partie opanowały klany i wpływowe rodziny. Wszędzie panował nepotyzm, powiązania i stosunki. Nawet gdyby z Moskwy przyszło zarządzenie zobowiązujące aparaty władzy na prowincji do przestrzegania praw i reguł, nic by to nie zmieniło. Partia nie opłacała bowiem w należytym stopniu swoich funkcjonariuszy na prowincji. Moskwa nie miała więc wyjścia. Na prowincji. Poza lokalnymi komunistami, nie było nikogo, na kim przywództwo partyjne mogłoby się oprzeć. Partia bolszewicka liczyła przed rewolucją niewiele ponad 10 tysięcy członków. Liczba ta wzrosła podczas rewolucji październikowej do 400 tysięcy pod koniec 1917 roku. Możliwość członkostwa w szeregach partii otrzymali wykluczeni z partii przed rokiem 1917 członkowie rewolucyjnego podziemia, młodzi mężczyźni, robotnicy i chłopi, ludzie bez wykształcenia, członkowie mniejszości narodowych, Żydzi i kobiety. W zamęcie wojny domowej zmieniały się składy lokalnych komitetów partii. Śmierć, ucieczki, powołania do służby wojskowej i nieustanne zmiany miejsc akcji doprowadziły do tego, że partia była w stanie permanentnego niepokoju. W drugiej połowie 1919 roku do partii wstąpiły tysiące nowych członków, najczęściej młodych, zahartowanych w wojnie mężczyzn, których starzy bolszewicy natychmiast wprawdzie spychali do drugiego szeregu, lecz którzy nadali partii oblicze potężnej organizacji wojskowej. W 1922 roku, pod koniec wojny domowej. Do partii należało jeszcze 12 tysięcy starych bolszewików, którzy niegdyś kłócili się w podziemiu o sprawy rewolucji. Teraz ich konkurentami stali się ci, którzy w szeregi partii wstąpili dopiero w latach wojny domowej. Starych partyjnych rewolucjonistów zastąpili karierowicze. Jak bardzo ci dawni wypierani byli przez nowych, okazało się w grudniu 1921 roku kiedy kierownictwo partii zostało zmuszone, by sekretarzami lokalnych komitetów partyjnych w poszczególnych guberniach mianować tylko tych ludzi, którzy należeli do partii już przed rokiem 1917. Pod koniec roku 1923 w ścisłym kierownictwie partii pojawiła się idea zwiększenia udziału robotników wśród członków partii, by w ten sposób złamać znaczenie małych despotów, na których skarżył się Lenin. Stalin i jego poplecznicy spodziewali się po proletaryzacji partii przede wszystkim zmian w szeregach swoich zwolenników, gdyż od robotników i chłopów spodziewali się więcej niż od inteligencji i jej romantycznego etosu rewolucji. Gdy w styczniu 1924 roku zmarł Lenin, Stalin nadał programowi rekrutacji nowych członków partii określenie, które od razu akcję tę legitymizowało i zwiększało szanse jej powodzenia. Wezwanie Lenina. Leniński Prizif. Kampania ta w roku 1925 mogła poszczycić się sukcesem w postaci naboru pół miliona robotników z zakładów i fabryk. W 1926 roku sekretariat rozszerzył tę akcję na pozyskiwanie kandydatów do partii spośród chłopów. W rezultacie partia powiększyła się o kolejne dziesiątki tysięcy nierosjan którzy ideę socjalizmu mieli krzewić w swoim języku i swojej kulturze na peryferiach kraju. Stalin odnosił się nie tylko przyjaźnie do tych nowo przyjmowanych w szeregi partii proletariuszy, lecz uważał się wręcz za ich reprezentanta. On i jego zaufani ludzie również pochodzili z dołów społecznych, cierpieli biedę, znali smak przemocy i potrafili też na nią odpowiadać. Mówili tym samym językiem i byli nimbem mężczyzn brutalnych, zdecydowanych na wszystko. W połowie lat dwudziestych ludzie tego typu przebili się w kierownictwie partii. Stalin, który kontrolował sekretarzy na prowincji, pomagał swym przyjaciołom i oddanym towarzyszom awansować w partyjnej hierarchii. To, co przyjaciele Stalina mieli do powiedzenia na tematy polityczne, początkowo nie miało większego znaczenia. Gruzin Wisarion Łominadze, na przykład, który należał do dworu Stalina, optował za trockim w trakcie wewnątrzpartyjnych dyskusji nie dlatego, że podzielał jego poglądy, lecz że był przekonany, iż wypowiadanie kontrowersyjnych opinii jest w Komitecie Centralnym dozwolone. Co do jego lojalności wobec Stalina nie było jednak najmniejszych wątpliwości. W kręgu niewykształconych, początkujących członków partii nie trudno było Stalinowi zdobyć respekt i szacunek. Nikita Chruszczow wspominał, jak po raz pierwszy zetknął się ze Stalinem na XIV zjeździe partii w Moskwie w 1925 roku. Spodziewał się ważnej osoby wyposażonej we wszystkie insygnia władzy, a tymczasem zobaczył sekretarza generalnego, który odznaczał się proletariacką prostotą, zachowywał skromnie i przejawiał demokratyczny sposób bycia. Stalin wyrażał się prosto a nawet grubiańsko. Jego przemowy pozbawione były intelektualnego blasku. Jednym słowem, sprawiał wrażenie człowieka z ludu. To właśnie ośmielało niewykształconych komunistów ze środowisk robotniczych, by zachowywać się w jego obecności swobodnie i nieskrępowanie. Chruszczowa zachwyciła nie tylko demokratyczna prostota, lecz również rzetelny styl pracy Gruzina. Stalin pamiętał o każdym detalu w pracy rządu, nie żałował sił nawet na załatwianie codziennych błachostek. Godził się wprawdzie, by w wymiarze publicznym jego wizerunek przypominał półboga, ale w prywatnych kontaktach stąpał twardo po ziemi. Anastas Mikojan wspominał, że w 1923 roku Stalin mieszkał na terenie Kremla w małym, spartańsko urządzonym mieszkaniu. Także podczas urlopu na wybrzeżu Morza Czarnego nie korzystał z żadnych luksusów. W Soczi miał letnią daczę, w której spędzał urlop z zaproszonymi przyjaciółmi i wiernymi towarzyszami, wspólnie z nimi jedząc i pijąc. Najbliżsi przyjaciele z Kaukazu, Ordzhonikidze i Mikojan, brali udział nie tylko w nocnych biesiadach i towarzyskich, ale mieli też prawo nocować w domu dyktatora. Mikojan musiał przy takich okazjach odgrywać rolę mistrza ceremonii, tamada, i zgodnie z gruzińskim zwyczajem Wznosić toasty Komuniści z otoczenia Stalina Miko Mikojan, Woroszyłow i Kaganowicz By wymienić tylko najważniejszych Byli prostymi ludźmi Którym imponował wizerunek mężczyzny proletariusza Oni również mieli nie tylko zwyczaj Brutalnego wysławiania się Lecz przejawiali gotowość Poświadczenia swoich słów czynami Drobny Lecz bardzo znamienny epizod pokazuje, jaki styl bycia przyjął się w najwyższych kręgach partii wraz z wejściem do niej stalinistów. W czerwcu 1929 roku na posiedzeniu biura politycznego doszło do gwałtownej wymiany zdań między Bucharinem a Woroszyłowem. Chodziło o kwestię, jaką postawę powinien przyjąć komintern w Chinach wobec tamtejszych komunistów po masakrze w Kłomintangu. Bucharin zarzucił Woroszyłowowi, komisarzowi do spraw wojny, że dla wsparcia chińskich nacjonalistów wstąpił do Kuomintangu, kiedy ten zaczął właśnie masakrować komunistów. Woroszyłow wpadł we wściekłość. Kłamca! Bydlak! W mordę by ci dać! Tak zakończył kłótnie komisarz wojenny. Przyjaciel Stalina, Ordzonikidze, również nie cofał się przed przemocą fizyczną. W lecie 1922 roku, gdy wspólnie z gruzińskimi komunistami radził nad tym, jaki status powinna otrzymać przyszła Republika Gruzińska w ZSRR, jeden z obecnych tam komunistów zaatakował dyktatorski styl Orjonikidze, mówiąc na koniec, że Orjonikidze jest ni mniej, ni więcej tylko dupą Stalina. Orjonikidze przewrócił stół i uderzył mówcę pięścią w twarz. Ludzie będący blisko Stalina nie mieli żadnych skrupułów, jeśli chodzi o akty gwałtu, ponieważ pochodzili ze świata, w którym przemoc fizyczna była po prostu przejawem męskiej przewagi. Sam Stalin kochał okrucieństwo i znajdował w nim przyjemność. Cenił też mężczyzn, którzy pod tym względem byli podobni. Największą przyjemnością jest, powiedział kiedyś do Kamieniewa, namierzyć wroga, wszystko odpowiednio przygotować. Pięknie się zemścić, a potem pójść spać. Ten, kto chciał się utrzymać w ścisłym kręgu władzy, musiał dostosować się nie tylko do stalinowskiego stylu pracy, który w początkach lat trzydziestych zapanował również w organach administracji państwowej, ale musiał być też człowiekiem, któremu nie zadrży ręka. Tylko takich ludzi akceptował Stalin w swoim otoczeniu. Bliscy współpracownicy Stalina nie wyznawali się na subtelnościach ideologicznych. Dla nich socjalizm sprowadzał się do industrializacji i militaryzacji Związku Sowieckiego oraz zniszczenia wrogów, którzy stali temu na drodze. Ich świat zaludniony był przez wrogów i opleciony siecią spisków. Trocki, Bucharin, Zinowiew, Piatakow i Radek, teoretycy partii, Lekceważyli sekretarza generalnego i jego ograniczonych zwolenników. Trocki nazywał rzeszę Karierowiczów pochodzenia Chłopskiego, która stała za Stalinem w Komitecie Centralnym i w biurze politycznym, dziką dywizją. Przy czym wszyscy wiedzieli, że nazwę dzika dywizja nosiła kiedyś konna jednostka carskiej armii, w której podczas I wojny światowej służyli muzułmańscy żołnierze z Kaukazu. W tym stwierdzeniu. Objawiało się nie tylko lekceważenie, z jakimi intelektualiści bolszewiccy odnosili się do prostego ludu, lecz również widoczny był stosunek rosyjskich i żydowskich ideologów wobec azjatyckich narodów imperium i ich reprezentantów partii. Nie dziwi więc, że kiedy chodziło o kwestie przywództwa w partii, komuniści wywodzący się z małych, peryferyjnych nacji stanęli po stronie Stalina. My, jako członkowie Komitetu Centralnego, głosujemy za Stalinem, ponieważ jest on jednym z nas, mówił Jan Rudzutak w styczniu 1933 roku o swoim stosunku do Stalina. Dla swoich najwierniejszych współpracowników Stalin był kimś więcej niż pierwszym wśród równych. Był nauczycielem i ojcem. Tak w każdym razie nazywał go Kaganowicz na początku lat trzydziestych. Nasz ojciec. Ojcowie mają prawo wychowywać swoje dzieci, pouczać je i nimi dyrygować. Stalin mieszał się w życie prywatne swoich podopiecznych. Dawał rady dzieciom Mikojana i zmusił Kaganowicz, aby ten przestał nosić brodę. Nikt nie czuł się tym dotknięty. Mikojan, Ordzonikidze, Kaganowicz i Woroszyłow byli bezradnymi dylatantami, których przerastały stawiane im zadania, którzy pisząc przemowy i wystąpienia, Zmuszeni byli korzystać z pomocy Stalina, zanim odważyli się wystąpić na forum publicznym. Mikojan wspominał, że odmówił, kiedy Stalin powołał go do biura politycznego, chcąc go zrobić komisarzem ludowym do spraw handlu zagranicznego. Zabrałem zaraz głos i wypowiedziałem się przeciwko mojej kandydaturze, tłumacząc, że nie nadaje się do tej roli. Stalin odpowiadał zazwyczaj na tego rodzaju skromność argumentem, że brak wykształcenia z powodzeniem równoważy doświadczenie praktyczne i bliskość realnego życia. Wśród swoich protegowanych Stalin, który nie skończył żadnych studiów i którego Lenin uważał za nieokrzesanego Azjatę, sprawiał wrażenie człowieka wykształconego. Wszystko razem sprawiło, że stopniowo wcielił się w rolę ojca nad ojcami. Jak jednak doszło do tego, że wewnątrzpartyjni krytycy Stalina nie tylko musieli uznać się za pokonanych, lecz publicznie wyznali wodzowi posłuszeństwo, a mimo to zostali w końcu z polecenia wodza zamordowani? Te irracjonalne fakty można wytłumaczyć jedynie izolacją, w jakiej żyli bolszewicy. Uważali oni, że są członkami wybranej grupy, która trwa w twierdzy atakowanej przez wrogów twierdza ta ma szansę stawić czoła wściekłym atakom, jeśli ci, którzy w niej żyją, nie będą się między sobą kłócić i poddadzą się dyscyplinie, która nielojalność będzie karać społecznym potępieniem. Członek partii należał do kolektywu i był podporządkowany jego regułom, a działał ze świadomością, że każde podknięcie sprzyja wrogom, którzy tylko czekają, by bolszewicką twierdzę zrównać z ziemią. Sam Lenin wymusił w 1921 roku uchwałę zabraniającą tworzenia frakcji w obrębie partii. Wszystkie zostały wtedy rozwiązane. A kto nie chciał się temu poddać, temu groziła kara nakładana przez Komitet Centralny, albo wydalenie z partii. Od tej pory przywództwo partyjne odgrywało przed opinią publiczną teatr jedności. Bolszewiccy liderzy deklarowali wzajemną wierność i przyjaźń i demonstrowali, że partia jest organizacją ludzi zdeterminowanych. Właśnie Trocki, który nie znosił dyscypliny ze względu na swój introwertyczny indywidualizm, poświęcił swoje wystąpienie kolektywistycznemu programowi dyscyplinującemu na XIII zjeździe partii. Mówił, Towarzysze, nikt z nas nie chce ani nie może mieć racji wbrew partii. Ostatecznie partia ma zawsze rację, ponieważ jest ona jedynym historycznym instrumentem, który został dany proletariatowi dla rozwiązania jego zasadniczych problemów. Wiem, że nikt nie może mieć racji, będąc przeciwko partii. Można mieć rację tylko z partią i dzięki partii, gdyż innych dróg zrealizowania tego, co słuszne, historia nam nie dała. To, co zaszło, nie było niczym innym, jak tylko aktem społecznego dyscyplinowania, aktem, który odstępstwa od normy karał wykluczeniem ze społeczności partyjnej. Od tej pory członkowie partii nie tylko podporządkowywali się uchwałą politbiura, nie tylko posługiwali się charakterystyczną retoryką, lecz również uprawiali samokrytykę, jeśli tylko zrodziło się na ich temat podejrzenie, że naruszyli generalną linię partii. Można powiedzieć, że powtarzane do znudzenia w latach dwudziestych tezy służyły dyscyplinowaniu młodych członków partii pochodzenia chłopskiego, którzy nie stworzyli jeszcze wspólnego wizerunku ani wspólnego kanonu postępowania. To Stalinowi przypadła rola najwyższego kapłana, który czuwał, by przez rytuały bolszewicy nie stracili z oczu swojego celu. Do tej roli Stalin jako były wychowany w seminarium prawosławnego, był dobrze przygotowany. Natychmiast po śmierci Lenina przywódcy partyjni wystąpili z inicjatywą nadawania imienia zmarłego wodza rewolucji fabrykom, szkołom, ulicom i placom. Piotrogród, kolebka rewolucji, został przemianowany na Leningrad. Ciało Lenina zabalsamowano i wystawiono w mauzoleum na Placu Czerwonym w Moskwie. Lenin uzyskał pośmiertnie status świętego rewolucji a jego pisma awansowały do rangi biblijnego kanonu rewolucjonistów. Należało je cytować, lecz nie można ich było krytykować. Kto chciał zyskać posłuch w partii, ten musiał umieć wyłożyć swoją sprawę, powołując się na dzieła Lenina. To Stalin, jako sekretarz generalny i wielki manipulator, decydował ostatecznie o tym, jak i o czym można mówić. Dopiero teraz w najwyższych gremiach mówiło się o leninizmie jak o kanonie prawd, który każdy członek partii bezwarunkowo musi przyjmować. Gdy w listopadzie 1929 roku Wołodymyr Zatonski, stary bolszewik i sekretarz Komitetu Centralnego Ukraińskiej Partii Komunistycznej, ogłosił w czasopiśmie Letopisy Rewolucji, Roczniki Rewolucji, że Lenin starał się dojść do porozumienia z lewicowymi socjalrewolucjonistami, rewolucjonistami eserowcami i połączyć ich partię z partią bolszewicką, Stalin natychmiast przywołał go do porządku. Jak może rozpowszechniać takie historie? Kiedy Zatonski upierał się, że Lenin uważał za możliwy alians obu partii, Stalin dał mu do zrozumienia, że nikt poza nim samym nie ma prawa interpretować posunięć Lenina. Zdaje mi się, że wasza odpowiedź na moje pytanie jest absolutnie niezadowalająca. To nie do pomyślenia, by tak myśleć, i absolutnie niedozwolone zakładać, że Lenin kiedykolwiek choćby przez sekundę miał zamiar połączyć partię bolszewicką socjalrewolucyjną lewicą, czy choćby bawił się w myślach takim rozwiązaniem. Wydaje mi się, że powinniście dać wyraźnie do zrozumienia, że myliliście się co do ważnych punktów w waszym artykule, zamieszczonym w letopisach rewolucji. Kto wypowiadał się inaczej niż Stalin, i jego otoczenie naruszał zasadę jedności, zdradzał leninizm i obowiązującą ideologię, której prawdy zostały podniesione do rangi praw boskich. Słowne pojedynki, które miały miejsce na posiedzeniach i plenach Komitetu Centralnego były wprawdzie dowodem różnicy zdań, lecz wszyscy mówili jeszcze wtedy jednym językiem. Przerzucano się cytatami z Lenina, uzasadniano głoszone tezy znanymi wypowiedziami zmarłego wodza, a wystąpienia budowano w oparciu o prawidła klasycznej retoryki, co sprawiało, że przypominały one scholastyczne dysputy. A ponieważ nikt nie podważał owych kanonicznych zasad... Ponieważ z małymi wyjątkami nikt nie zamierzał naruszać monolitycznej fasady partii, ci, którzy zostali pokonani w walce o władzę, musieli okazać skruchę i przyznać się do popełnienia błędu. Błędy popełniał ten, kto śmiał naruszyć obowiązującą w danym momencie generalną linię partii, uosabianą przez Stalina. Kto popadł w niełaskę, musiał złożyć samokrytykę, przyrzec poprawę. I poddać się, by stać się ostrzeżeniem dla tych, którzy w danym momencie uchodzili za wiernych synów partii. W tym tkwi przyczyna groteskowych i upokarzających spektakli składania krytyki i samokrytyki, rozpowszechnionych w latach trzydziestych w organizacjach partyjnych. Delikwent, który składał samokrytykę, spełniał rytuał pokornego podporządkowania się. Akt ten służył publicznemu ujawnieniu wrogów i był formą publicznego upokorzenia zdrajców oraz przygotowaniem do ich fizycznego zniszczenia. Bolszewicy stojący na czele partii współdziałali w procesie powstawania psychicznego więzienia, jakim była atmosfera w partii. Dlatego też nie mogli w żaden sposób unieważnić obowiązujących reguł, ponieważ sami byli w ich szponach. Kiedy Michał Tomski, który w latach dwudziestych stał na czele sowieckich związków zawodowych i należał do grona ludzi oddanych Stalinowi, popadł w latach trzydziestych w niełaskę wodza, nie mógł powoływać się ani na prawo do swobodnej wypowiedzi, ani prawo krytykowania Stalina. W 1926 roku był bowiem jednym z tych, którzy dokonali publicznej kompromitacji Trockiego, odmawiając mu wtedy prawa do krytyki generalnej linii partii. Metody Trockiego były w partii bolszewickiej niedozwolone. Wprawdzie z 1927 roku Tomski wyjaśniał, żartując, że w dyktaturze proletariatu mogą istnieć dwie, trzy, a nawet cztery partie, lecz pod jednym warunkiem. Jedna z nich będzie przy władzy, a pozostałe w więzieniu. Taki los miał spotkać 10 lat później i jego kiedy Stalin nakazał w 1937 roku aresztować Tomskiego i Bucharina, a potem obu rozstrzelać. Ponieważ nikt nie mógł zabierać głosu inaczej niż tylko w obowiązującym stylu i rytuale obłudnej lojalności, przywódcy bolszewicy nie ufali sobie nawzajem, nie dowierzali przysięgom i zapewnieniom. Wyuczony styl wypowiadania się czynił z krytyków Stalina i tych, którzy mieli nieco inną ocenę spraw, zręcznych kłamców, pozwalając im udawać lojalność i utrzymywać się w wewnętrznych kręgach władzy. Szaleństwo prześladowań ma miejsce przede wszystkim tam, gdzie w końcu nie można już odróżnić zapewnień szczerych od obłudnych. W tym także tkwił powód rozwiniętej za sprawą Stalina w latach 30. groteskowej wręcz manii szpiegowania, podsłuchów. I prześladowań, która była formą wojny wypowiedzianej przez ojca narodu własnemu społeczeństwu. Odcinek 12. Rozdział czwarty. Podporządkowanie. Stalinizm był dyktaturą podporządkowania, która w wojnie skierowanej przeciw własnemu narodowi przekroczyła wszelkie granice. Dyktaturę tę zrodziła nie idea. Lecz powstała sytuacja. Kto stosuje przemoc wobec innych, ma przewagę, jeśli okoliczności pozwalają by śmierć i zadawanie cierpień usprawiedliwić przed podobnymi do siebie jako zło konieczne. Tylko w atmosferze totalnej samowoli i niepewności mogło się udać Stalinowi wcielić w czyn pragnienie władzy absolutnej i dać upust przyjemności jaką znajdował w zadawaniu cierpienia. Bolszewicka kampania przeciw starej Rosji otworzyła tamy, którymi popłynęła gwałtowna fala przemocy. Nieustanne poczucie zagrożenia i represje, którym na każdym kroku podlegali ludzie, zmieniły w nich ocenę moralną tego typu sytuacji i przyzwyczajały zarówno sprawców, jak i ofiary do życia, w którym przemoc stała się normą. W chaosie rewolucji kulturalnej, kolektywizacji rolnictwa i industrializacji działania oparte na przemocy i terrorze usprawiedliwiano istnieniem wyższych celów i ideałów. W pewnym momencie Stalin nie musiał już nikomu tłumaczyć się ze swoich zbrodniczych decyzji. Przemoc i gwałt stały się czymś tak naturalnym, że nikt nie oczekiwał uzasadnienia tych działań. Gdy raz przekroczy się pewną granicę, motywy przestają mieć znaczenie. Był to czas speców od przemocy, którzy w stanie wyjątkowym znaleźli możliwość czynienia tego, co w czasach pokoju byłoby niemożliwe. Właśnie w chaosie rewolucji kulturalnej i wojny z chłopami reżim mógł uruchomić taki potencjał przemocy, który przekroczył wszelkie wyobrażenie. Porządek socjalny może być urządzony tak, by ograniczać niebezpieczeństwo działań przekraczających wszelkie normy. Istnienie tych ograniczeń, nie leżało oczywiście w interesie Stalina i gorliwych wykonawców jego woli. Wykorzystywali oni stan wyjątkowy, by z całą brutalnością stosować przemoc jako metodę działania politycznego, biorąc pod uwagę fakt, że marzenia o nowym człowieku utopią się w morzu krwi. 1. Nowi ludzie. Bolszewicy żyli w izolacji. Poza obrębem wielkich metropolii ich siła objawiała się wyłącznie umiejętnością bezprzykładnego karania społeczeństwa. Zapamiętywano ich poprzez cyklicznie powtarzające się brutalne akcje. Władza, która obiecywała ludziom szczęście na Ziemi, nie mogła jednak działać wyłącznie takimi metodami. Jeśli okrucieństwo i bezwzględne dyscyplinowanie społeczeństwa nie są elementem stałej operacji politycznej, wywołują wprawdzie lęk, Lecz nie budują porządku, w którym ludzie sami z siebie czyniliby to, czego oczekuje od nich władza. Państwo, które chce być silne i które chce zapanować nad swymi wrogami, musi z takiego założenia wychodzili w każdym razie Stalin i jego sługusi stworzyć surową dyscyplinę wewnętrzną, tresować masy poddanych i narzucić im pożądany wzór zachowania. Homogenizacji społeczeństwa służyła rewolucja kulturalna, która miała usunąć z ludzkiej świadomości wszystko, co łączyło się z dawną Rosją, i chłopów zmienić w komunistów. Ponieważ jednak despotyczne państwo było zbyt słabe, by poznać należycie własne terytorium i zamieszkujące je narody, nie stać go było na nic innego, niż tylko działanie sprawdzonymi metodami w postaci okresowych akcji terroru i przemocy. W efekcie, pisze amerykański antropolog, James Scott, interwencje państwa były często nieprzemyślane i kierowały się paradoksalnie przeciw własnemu interesowi. Bolszewicka rewolucja kulturalna była próbą stworzenia człowieka, dla którego nie będzie liczyło się dawne życie i który odda się nowym ideałom. Odrzuci pęta rodziny oraz religii i będzie żył jak człowiek zależny wyłącznie od siebie, jako indywidualność. Taki człowiek. Będzie umiał zwyciężyć wroga, który jeszcze w nim tkwi. Będzie nad sobą pracował, by wykorzenić wszystko, co może go oddalać od ideału. Efektem tego procesu samokształtowania się będzie właśnie nowy człowiek. Człowiek, który stracił pamięć, który przyszedł znikąd. W artykule Człowiek i rewolucja Trocki opisał, w jaki sposób taki człowiek może zostać ukształtowany. Człowiek ten będzie dbał o harmonię z samym sobą. Swoim zadaniem uczyni staranie, by ruchom swoich członków, czy to podczas pracy, chodzenia czy zabawy, nadać najwyższą jasność, celowość, ekonomię, a przez to piękno. Będzie on czuł wolę, by panować nad podświadomymi, a później również świadomymi procesami własnego organizmu. Oddychaniem. Krążeniem krwi, trawieniem i czynnościami seksualnymi, a także, jeśli to konieczne, podporządkować je rozumowi i woli. Życie, nawet to czysto fizjologiczne, stanie się życiem kolektywno-eksperymentalnym. Płeć ludzka, natrwale zakodowana w Homo sapiens, Zostanie radykalnie przepracowana i stanie się w rękach człowieka obiektem najbardziej skomplikowanych metod sztucznego doboru i treningu psychofizycznego. Mieści się to jak najbardziej w realnym wyobrażeniu o naszej przyszłości. Człowiek usunął najpierw ciemne akty przemocy z produkcji ideologii, pozbywając się barbarzyńskiej rutyny dzięki technice, a religii dzięki nauce. Potem usunął to, co podświadome, z polityki, zastępując monarchię i stany społeczne demokracją i racjonalnym parlamentaryzmem, a w końcu przejrzystością sowieckiej dyktatury. Najgorzej odbijają się w sferze relacji gospodarczych ślepe siły natury, ale ich działanie minimalizuje człowiek socjalistyczną organizacją gospodarki. Dzięki temu możliwa staje się gruntowna przebudowa tradycyjnego modelu życia rodzinnego. Człowiek postawi sobie za cel bycie panem własnych uczuć, podniesienie instynktów na poziom własnej świadomości, uczynienie ich jasnymi i przejrzystymi, wniknięcie wolą do najdalszych głębi podświadomości i w ten sposób podniesie się na wyższy stopień, stając się, jeśli można to tak nazwać, wyżej zorganizowanym typem społeczno-biologicznym, czyli nowym człowiekiem. Człowiek taki będzie bez porównania silniejszy, mądrzejszy i szlachetniejszy, a jego ciało stanie się bardziej harmonijne, jego ruchy bardziej rytmiczne, głos bardziej muzykalny. Formy jego życia codziennego nabiorą dynamiki teatralnej. Przeciętny człowiek podniesie się na poziom Arystotelesa, Goethego albo Marksa, a ponad tym łańcuchem gór będą strzelać w niebo. Nowe szczyty. Tak pisał Trocki. Dla bolszewików to, co nazywali oni proletariatem, było wyższym stopniem świadomości, postawą wobec życia, której dawny, barbarzyński człowiek sam z siebie nie mógłby osiągnąć. Proletariuszem stawał się ten, kto zrzucił z siebie ciężar przeszłości i dostąpił prawdziwej wiedzy na temat siebie i świata. Żeby być proletariuszem nie wystarczało być synem czy córką robotnika. Rozumiemy, że bolszewicy mówili o wyhodowaniu nowego człowieka, który miał wyjść z laboratorium rewolucji bolszewickiej. W tym stylu myślenia mieściły się hasła dogmatycznego marksizmu, ale także romantyczny antykapitalizm awangardy i ekspresjonizmu. Robotnicy i niższe warstwy społeczne były w tych koncepcjach projekcjami idealnego intelektualisty, rebeliantami, Którzy odzyskują straconą jedność ludzkości, zrzucając maski fałszywego świata, uosabiane przez kapitalizm. To, co Trocki miał do powiedzenia na temat nowego człowieka w 1923 roku, nie wynikało wcale z marksistowskiej retoryki postępu, lecz stanowiło efekt kultu możliwości, wobec którego, w obliczu ambitnych zadań, które postawili przed sobą bolszewicy, nie było alternatywy. Kto w ciągu krótkiego okresu chciał zmienić zacofane wiejskie wielonarodowościowe imperium w nowoczesne państwo, musiał wierzyć w nieograniczone możliwości ludzkiej woli albo rozstać się z ideami rewolucji. To także była przyczyna, dla której po rewolucji bardzo blisko zbliżyły się do siebie idea artystów awangardy i wola bolszewików. Po rewolucji bolszewicy odkryli rewolucyjną siłę wyrazu tkwiącą w teatrze i jego funkcję wychowawczą. Teatr poruszał ludzkie dusze i potrafił, jeśli głęboko do nich trafił, dostarczać doznań wręcz religijnych. Tym, co łączyło bolszewików i awangardowych artystów, było poznanie i uduchowienie. Już przed rewolucją artyści i naukowcy rosyjscy marzyli o zbliżeniu Rosji do zachodniej Europy poprzez architekturę, naukę i teatr. Według ich poglądów Teatr demaskował banalną rzeczywistość jako czysty pozór. Jego zadaniem było wydobywanie wewnętrznej siły i emocji człowieka oraz podporządkowanie mowy człowieka rytmowi i gestom jego ciała. W latach dwudziestych doszły do głosu estetyczne gusty awangardy i marzenia inteligencji o stopieniu się w jedno z prostym ludem, a także o oświeceniu i uduchowieniu tego ludu. Reżyser Nikolaj Jewreinow. Stworzył na przykład w Piotrogrodzie widowisko plenerowe zatytułowane Atak na Pałac Zimowy, zamieniając przy tym miasto w scenę z tysiącami aktorów i stu tysiącami widzów. Eksperymenty teatralne i filmowe, powstałe we wczesnym okresie władzy sowieckiej, wywoływały emocje, wpłynęły na grę aktorów, efekty i w ten sposób kierowały nie tylko aktorami, lecz manipulowały też widzami, by kształtować ich na nowych ludzi. Bolszewicy czerpali nie tylko z założeń marksizmu i eksperymentów awangardy. Co należy myśleć o nadczłowieku, podpowiadały również ówczesne nauki przyrodnicze. Chemik Władimir Wiernacki przyczynił się do założenia centralnej akademii, w której intelektualiści mieli pracować nad możliwościami naukowego przekształcenia człowieka. Wśród bolszewików wysokiej rangi największym uznaniem cieszył się fizjolog Iwan Pawłow, równy pozycją Trockiemu, który przedstawiał historię ludzkości jako proces, w którym świadomość doprowadziła zwierzęce potrzeby do zaniku. Dyscyplinowanie i tresowanie człowieka były w rękach samego człowieka i to właśnie bolszewicy czuli się odpowiedzialni w imieniu historii za praktyczne wdrażanie owego dyscyplinowania. W 1919 roku genetyk Aleksander Serebrowski wskazał związek między staraniami nauki o stworzenie nowego człowieka a reżimem bolszewickim. Pisał, iż odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób należy dokonywać wyborów w społeczeństwie, może dostarczyć bez wątpienia tylko socjalizm po ostatecznym zniszczeniu rodziny, przejściu do wychowania socjalistycznego i oddzieleniu miłości od prokreacji. Biologicznie bowiem dowodził Serebrowski, miłość nie jest niczym innym tylko sumą odruchów warunkowych i bezwarunkowych. Kiedy ludzie są wolni, kiedy sami dla siebie są pierwszą i ostatnią instancją, wtedy można ich dowolnie kształtować i zmieniać. Lecz ludzie w Rosji sowieckiej nie byli wolni i w dodatku zupełnie nie rozumieli tego wszystkiego. Co bolszewicy dla nich odkryli. Dlatego większość przywódców bolszewickich uważała się za wychowawców, którzy muszą naród oświecić, zdyscyplinować i nauczyć go czynić właściwy użytek ze zdobytej wolności. Maksym Gorki, pisarz rewolucji proletariackiej, lekceważący rosyjską wieś, marzył jeszcze przed rewolucją, by przeobrazić starego człowieka w nowego i dał wyraz temu, w co wierzył Lenin, że robotnicy i chłopi stanowią glinę, Dającą się kształtować rękami wychowawców. Obaj, Gorki i Lenin, zadawali pytanie, w jaki sposób można stworzyć komunizm z masy ludzkiego materiału, który przez setki lat psuły niewolnictwo, pańszczyzna i kapitalizm. Ich odpowiedź na to pytanie była jednoznaczna. Barbarzyńcy zmieniają się w nowych ludzi, gdy środowisko, w którym żyją, Staje się maszyną dyscyplinującą. Amerykanizacja produkcji i uwolnienie robotników od ciężaru przeszłości przestały się wzajemnie wykluczać, bo kiedy robotnicy stają się trybikiem wielkiej machiny, powstaje nowy człowiek. Proces kształtowania nowego człowieka nie powinien ograniczać się do standaryzacji i mechanizacji produkcji. Nowy człowiek miał być też kimś, kto walczy, kto trenuje swoje ciało i zwycięża trudności, jakie rzuca mu pod nogi natura. Już w czasie rewolucji i wojny domowej czerwoni eksperci wojskowi zastanawiali się nad tym, jak można dyscyplinować żołnierzy i uzdalniać ich do najwyższych osiągnięć. Żołnierz miał nie tylko walczyć z przekonaniem za sprawę, miał walczyć, lekceważąc śmierć, być w walce twardym, silnym, wytrwałym i zręcznym, czyli posiadać cechy, które wyróżniają prawdziwego mężczyznę i bohatera. Wszystkich tych przymiotów brakowało żołnierzom cara. Dlatego jego wojska zostały pobite i zwyciężone. Dla przywódców bolszewickich przemoc była nie tylko środkiem do celu. Przemoc i kult zabijania były elementem bolszewickiego wyobrażenia o świecie, w którym ci, którzy przemoc stosowali, byli nowymi ludźmi. Gdy socjaldemokrata Karl Kautzki wystąpił z krytyką przemocy stosowanej przez bolszewików, spotkało go lekceważenie. Trocki wyraził się o tym niemieckim teoretyku marksizmu, że jest on człowiekiem pióra pozbawionym silnej woli. Bolszewicy byli natomiast ludźmi czynu. Istotą wojny było zabijać i być zabijanym. W tym tkwiła ponura logika walki klas, którą bezwarunkowo przyjmowali nowi rządzący z przekonaniem, że z pola bitwy zawsze będą schodzić jako zwycięzcy. Dlatego nie spędzała im snu spowiek destrukcyjność przemocy i jej nieustanna eskalacja. W Armii Czerwonej, która potrafiła atakować, lecz nie umiała się bronić, rekrutów uczono nie tylko jak zabijać. Uczono ich rozpoznawania wroga i niszczenia go w zażartej walce. Bolszewicki kult zabijania systematycznie pozbawiał żołnierzy wszelkich oporów, przed mordowaniem zewnętrznego nieprzyjaciela i przygotował ich do niszczenia wroga wewnętrznego. Rewolucjoniści wypatrzyli więc ideę przemocy państwowej i państwowego monopolu na broń, która w swym założeniu miała polegać na tym, wysiejąc strach, powstrzymywać innych od dopuszczania się przemocy i gwałtu, a prowadzenie wojny ograniczyć do uczynienia nieprzyjaciela niezdolnym do walki. Bolszewicy przekroczyli te granice, nie myśląc o konsekwencjach, jakie wynikają z nieograniczonego używania broni. Sytuacja ta nie miała szans na jakiekolwiek zmiany, dopóki bolszewicki kult przemocy łączył się z żądaniem dyscypliny w społeczeństwie. Nowy człowiek szedł na wojnę nie tylko po to, by zabijać wrogów zewnętrznych. Jego własne życie było wojną z zacofaniem i barbarzyństwem, które to cechy musiał pokonać by wyzwolić się z tego, co dawne. Tylko zdrowe ciało było w stanie zebrać siły i zwycięsko przejść przez sytuację prób oraz uchronić się przed zepsuciem. Chore ciało nie potrafiło usłyszeć sygnałów, które wysyłała mu jego świadomość. Dlatego nowy człowiek miał dyscyplinować swoje ciało tak, by stało się ono standardową maszyną pozbawioną własnej woli, a posłuszną jedynie kolektywowi. Kiedy w roku 1920 Trocki wysunął postulat zmilitaryzowania pracy, łączył w nim cel pragmatyczny: zmuszenie ludzi do pracy z utopijnymi wyobrażeniami o perfekcyjnym porządku społecznym. Zmilitaryzowanie pracy oznaczało możliwość zdyscyplinowania robotników i wytresowania ich dla określonego celu. Następca Trockiego na stanowisku komisarza do spraw wojny, Michał Frunze, Upatrywał właściwe zadanie sowieckiego wojska w tym, co nazwał materiałem ludzkim. Uważał, że praca z takim materiałem ma większe znaczenie niż wyposażenie armii w nowoczesną broń. Argumentował, że tam, gdzie rządzi żelazna wola odpowiednio wytresowanego proletariatu, porażki nie są możliwe. Kult ciała, propagowany przez bolszewików. Bił z plakatów, które przedstawiały atletyczne ciało nowego człowieka. Podczas świąt państwowych podobne ciała można było zobaczyć na Placu Czerwonym w Moskwie, kiedy wytrenowani sportowcy setkami defilowali przed trybuną przywódców partyjnych. Ciało nowego człowieka musiało być zadbane. Nie służyło mu zaniedbywanie hartowania ciała i codziennej higieny, nadużywanie alkoholu, prowadzenie bujnego życia seksualnego a nawet jak przekonywali bolszewiccy ideolodzy przestrzeganie postów religijnych. Co więcej, to wszystko szkodziło socjalistycznemu kolektywowi. Nowy człowiek umartwiał się jednak dla dobra ogółu, dlatego nie tylko wiara i modlitwa, lecz również rytuały wiążące się z religią, jak na przykład procesje szyickich biczowników, rytualne kąpiele ortodoksyjnych Żydów i postych chrześcijan musiały zniknąć z arsenału zwyczajowych praktyk. Walka z religiami była nie tylko walką o duszę, lecz również walką o ciała ich wyznawców. Lecz robotnicy nie byli tacy, jak być powinni. Nikołaj Siemaszko, ludowy komisarz do spraw zdrowia i bliski współpracownik Lenina, nie znajdował w Rosji argumentów za tym, że właśnie tu narodzi się nowy człowiek. W 1926 roku opublikował on artykuł Kierunki rozwoju sowieckiej kultury ciała. W którym dał do zrozumienia, jak bardzo brzydził go rosyjski styl życia. Dbałość o higienę osobistą, którą Siemaszko poznał, będąc na wygnaniu na zachodzie Europy, czyli wietrzenie łóżek, regularne mycie się i pranie ubrań, wydawała się w Rosji nie istnieć. Robotnicy budują nowe społeczeństwo, nie stawszy się jednak nowymi ludźmi, oczyszczonymi z brudu dawnego świata, więc tkwią po kolana w tym brudzie. Pisał w jednym z ówczesnych pism propagandowych. Dlatego reżim, organizując objazdowe grupy agitacyjne, kampanie oświatowe i przedstawienia teatralne, próbował popularyzować w kraju socjalistyczny program higieny. W pedagogicznych sztukach teatralnych odpowiedzialni za rewolucję kulturalną autorzy pokazywali chłopom, co oznacza rozstać się z tym, co dawne, i przyjąć nowy styl życia, nowy byt. Pod ostrzałem krytyki znalazły się brudne garnki i zawszone ubrania, skazywane na dożywotnią przymusową izolację. Ludzie żyjący w brudzie mieli zrozumieć, że taki styl życia szkodzi ich zdrowiu. Nowy człowiek miał być też kimś, kto korzysta z książek i czyta lekturę zaleconą przez partię. Przywódcy bolszewicy zdawali sobie sprawę, że świadomość ludzi żyjących w wielonarodowościowym sowieckim imperium. Zostanie zwichnięta, jeśli w kwestii lektur zaufa się temu, co proponował do czytania rynek. Elita Bloszewicka widziała w książce instrument wychowawczy, dlatego wydawała odpowiednie zarządzenia dotyczące czytania i w ten sposób przyczyniła się do zmiany przyzwyczajeń i obyczajów chłopów. Stalin, nazywając pisarzy inżynierami ludzkich dusz, Określił w początku lat trzydziestych zadania i obowiązki, które odtąd mieli oni spełniać. Pisarze i księgarze pracowali na rzecz sowieckiej kultury, wychowując czytelników i klientów księgarni na nowych ludzi. Dlatego kontakt chłopów z książką nie ograniczał się jedynie do uczenia się liter. Chłopi nie wiedzieli, dlaczego mają stać się częścią nieznanego, nowego porządku, więc odpowiednie lektury uświadamiały im, w jakim języku. I w jakiej formie wyrazić otaczający świat. Zaznajomiały chłopów z manichejskim spojrzeniem bolszewików na rzeczywistość i ich wyobrażeniem nowego życia, a chłopi przyswajali sobie ich prosty język, który pozwalał im odnaleźć się i poruszać w nowym porządku. Sowieckie książki z lat 30. oddawały też estetyczny styl stalinowskiej elity, zwany realizmem socjalistycznym który w 1934 roku został kanonizowany przez władze sowieckie jako obowiązujący. Przywódcom wydawał się on najbardziej odpowiedni do celów wychowywania ideologicznego i dostosowany do percepcji prostych ludzi. Czytelnicy doskonalili nie tylko bogactwo języka, lecz przywykali również do stylu i bojowych treści dotyczących spisków, wrogów i ich bohaterskich zwycięzców. W czerwonym wielonarodowościowym imperium chodziło o to, by ludziom różnych kultur i języków przybliżyć kanon tekstów, który by ich połączył i który nie tylko umożliwiłby reżimowi ugruntowanie jego prawa do pełnienia władzy, lecz pomagał również te władze egzekwować. Książki, od kiedy władza zaczęła je traktować jako metodę wychowywania społeczeństwa, czytano nie indywidualnie, lecz na głos w większym gronie. Czytelnicy nie zawsze rozumieli to, co czytali, lecz to nie było istotne. Kto chciał uczestniczyć w sowieckiej kulturze, musiał nad sobą pracować, by stać się człowiekiem kulturalnym. Książka symbolizowała nowego człowieka, który nie czytał tekstów, tylko się na nich uczył. Siedź spokojnie i ucz się z książki. C.D. spokojno, uci knigu. To typowe powiedzenie tamtych czasów. Książka była symbolem statusu funkcjonariusza czasów stalinizmu, pochodzącego z nizin społecznych, który posiadaniem książek demonstrował swój awans w hierarchii społecznej.